Szanowni Państwo, myśmy błyskawicznie uchwały. Miejmy nadzieję, że dalej nam pójdzie tak dobrze. Bardzo proszę o ciszę. Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Szanowni Państwo radni. Mogę Panu prosić o ciszę? Proszę rozstawić. Do wszystkich radnych się to dotyczy. Szanowni Państwo, chodząc na delegację, pamiętajcie, że z delegacji musi wrócić oprócz tego druku, który wystawia dzielnica, protokół z tej delegacji, czyli czy to będzie odwrót cokolwiek. Jeżeli macie Państwo w ostatnim momencie delegację przy końcu miesiąca i my tego protokołu nie mamy, w momencie składania dokumentacji do naliczenia wieś, to nie będzie naliczony wieś, nic na to nie możemy poradzić. Mieliśmy ostatnie sytuacje, że cudem, rzutem na taśmę nam urzędnik dostarczył protokół po wielu monitach Pani Teresy, ale to należy do nas radnych odebrać lub dopilnować, żeby ten protokół wrócił do Wielmiecy. Bardzo proszę. Przypominam jeszcze raz wszystkim komisjom i grupom radnych o podpisywaniu projektu uchwał. Jeżeli Państwo liczycie na to, że będzie tu wydrukowane na czysto, przysyłacie go mailem po komisji, a następnie na drugi dzień lub na trzeci po uzgodnieniu z panią sekretarką przychodzimy i podpisujemy projekt uchwały. My projekty uchwały też przesyłamy, powiem Państwu radnym, minimum 3 dni przed sesją i musimy je mieć podpisane. Szanowni Państwo, pytanie to pewnie Pan Piotr nam odpowie. Konkurs literacki. Kto będzie czytał teraz w tym roku pracę? Chcę usłyszeć i kiedy jest rozstrzygnięcie? Pytanie. Na pewno ja będę czytał, a kto jeszcze to nie wie. Słuchamy, od tego zaczynamy. Kto z Państwa będzie czytał pracę w konkursie literackim oprócz Piotra? Proszę bardzo. Ja mogę. Mogę pomóc Piotrowi. Proszę, zapisał się Łukasz Filipiak. Proszę, kto jeszcze? Kto jeszcze będzie czytał pracę w konkursie literackim? Marek Kronowna, proszę bardzo. Ja osobiście też się zgłaszam. Mamy 4 osoby, które czytają. Chociaż pasowałoby pięknie, ukrywam, byłoby łatwiej. Ale może rozstrzygniemy. Damy. Pytanie, kiedy robimy rozstrzygnięcie konkursu literackiego? Mam pytanie od szkół i chcę po prostu udzielić odpowiedzi. Nawet od rodziców. Jestem za tego. Czyli jutro do Ciebie na święcie dzielnicy będzie wręczanie nagród z konkursu literackiego. Ale ja mam pytanie, czy my mówimy o konkursie zeszłorocznym? Nie, tegorocznym. A co zeszłorocznym? Zeszłorocznym, ja myślę, że w przyszłym tygodniu wydaje mi się, że raz przecież na mnie coś myśli. Nie, bo ja tylko mam taką uwagę, jeśli mamy rozstrzygać konkurs tegoroczny, a nie rozstrzygnęliśmy zeszłorocznego, to trochę to znowu jest. No albo dwa razy nie zostaną rozstrzygnięte, albo jak to wygląda inaczej. Jest propozycja, żebyśmy wszystko rozstrzygnęli na święcie dzielnicy? To za dużo. 20 minut. Nie, 20 minut, bo słuchajcie, zamieniliśmy ludzi. Znaczy powiem w ten sposób, a ile osób będzie w sumie nagrodzonych? Jedno. Zazwyczaj tak około 20 było. 20 osób nagrodzonych. To ja proponuję w takim razie formułę, która zajmie się trochę szybciej. Po prostu ja bym zrobiła taką sprawę, żebyśmy wyczytali wszystkie osoby i zaprosili na stoisko dzielnicy. Znaczy najpierw na scenę, brawa, możemy odczytać wraz na czegokolwiek. To się da szybko zrobić, jeżeli się nie pomyliłem raz. Ale ja technicznie już mam tak napięty program się do dzielnicy, że mówię jakby jak sprawa stoi i co, jakie rozwiązania od razu. 15 minut. 15 to taki totalny maks, ale jeśli mogę zauważyć, to z racji tego, że na święcie będzie dużo osób się ratowało na scenie, żeby nie zapanował totalny chaos, lepiej nagrody przygotować przy stoisku i tam je też wręczyć, nie na scenie. Na scenie dałbym tylko i wyłącznie dyplomy, które muszą być przygotowane. To jest sprawa nie na teraz,
chciałbym wiedzieć, o której godzinie będzie rozstrzygnięcie, żebyśmy taką wiadomość zaplanuj, daj nam znać, załóżmy w tym tygodniu, czy przyszły, żebyśmy powiadomili szkoły. Proszę Państwa, 23. Panie Jorku, Panie Pawle, Panie Andrzeju, bardzo proszę. Prześwięty nam szło z uchwałami. Przecież po sesji sobie zostaniemy, będziemy sobie rozmawiać dalej. Rozumiem Pana, dyskutujemy. Ogłaszam przerwę, 2 minuty na dyskusję. Macie 2 minuty. Skoro mamy 2 minuty i dyskutujecie, to ja mam pytanie do wszystkich radnych. Skoro tak cicho dyskutujecie, to mnie cieszycie doskonale. Odnośnie właśnie święta dzielnicy, które odbędzie się, jak pewnie niektórzy już wiedzą, może jeszcze nie do końca, 9 czerwca, czyli w niedzielę. Będziemy mieli przygotowane 4 stoiska, 5 stoisk w sumie łącznie na pewno na święcie dzielnicy. Jeśli ktoś ma kontakt z jakimiś organizacjami kulturalnymi lub parakulturalnymi związanymi z Ameryką Południową lub Północną lub Środkową oraz chciałby się podzielić tym kontaktem i włączyć do organizacji, to serdecznie zapraszam, bo mamy tutaj małą lukę. W sumie mam nadzieję również, że wszyscy radni będą obecni w tym roku w czasie święta zarówno jako goście, ale przede wszystkim jako organizatorzy, bo tutaj tak naprawdę niestety zazwyczaj było trochę za mało rąk do pomocy i nie ukrywam, że w tym roku będzie mi bardzo ciężko zrobić tyle jak zwykle. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Dziękuję. Macie Państwo jeszcze 20 sekund. No jak na razie mam 2 ręce związane. Dobrze, szanowni Państwo, prosimy przerwę, czy ja rozumiem, że już mogę mówić? Nie. Pani Julio, przerwa, bo już się kończy w tym momencie. Bardzo proszę, następny. 23 maja, to jest ważne, teraz to powiem, bo to Państwo zapomnieli. Wszystko. 23 maja o 15 w sali 303 Urzędu Miasta Krakowa jest prezentacja projektu studium dla miasta Krakowa. 23, tak? Tak. 23 maja, 15 sala 303 Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, członek zarządu, pan Faruk Buław, wysłał maila do wszystkich. Przepraszam, w sprawie tego studium. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wnioski albo uwagi do tego studium, obojętne, najdrobniejsze, najgrubsze, nie wiem, dotyczące całych obszarów dzielnic albo wręcz pojedynczych działek, proszę to w ciągu najbliższych 2 tygodni na maila. O 23 maja, godzina 15. To jest proszę Państwa w ramach Komisji Planowania Rady Miasta Krakowa. Także od razu mówię, osoby, które mają potrzeby, trzeba dać. To jest przełożenie, druga część komisji, która została zawieszona bodajże wczoraj albo przedwczoraj i przesunięta w związku z prezentacją tego projektu. Proszę. O której, jaka sala jeszcze raz? Sala 303 Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Członek zarządu, pan Paweł Bołacz, zesłał maila. Kto nie wpisze, gdzie zostawia, ile kuriera, nie będzie otrzymywał kuriera. Ja ostrzegam, ponieważ w tym miesiącu stała się rzecz dziwna. Z reguły kurier dostaje w tym miesiącu kilku radnych, nie było w stanie wziąć tam 5 sztuk. W związku z powyższym, jest mail, odpisało z tego co wiem 5 osób, ile dokładnie, adres, gdzie i ile sztuk się zostawia. Nie otrzyma pan Paweł tej informacji, od takiej osoby ta osoba nie będzie pobierała kuriera z dzielnicy. 2 lata to robimy i coś takiego się pierwszy raz zdarzyło. Jeśli jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś nie bierze kuriera, bo są takie osoby, to proszę napisać, że nie, że tam, wiadomo, że tam 5 sztuk, to no nie zakładamy, że nie bierze, prawda, bierze tam 2 sekundy. Też taką informację proszę, bo najwyższy czas, żeby to usystematyzować. Tylko pozwolę sobie uzupełnić, że ja nikogo nie mam w celu represjonowania kogokolwiek, tylko nie wiem, tak na razie czego wyjaśniam. Tylko usystematyzowanie te
dystrybucji, więc myślę, że nie ma co się za bardzo osiągać i jak wrócimy do po prostu wpisać się w kilka miejsc, to zazwyczaj nie 150, to 2-3 miejsca. Powiem Państwu, jak była lista, wpisywaliśmy, to jak to działało. Znaczy, czemu tej listy nie ma, bo skoro to działało z tą listą? Ja na to wpisałem. Listy, bo wpisy były już bardzo lakoniczne. Byliśmy ciekawi, czy dalej tak będzie, bo było dobrze. I w sumie zadziwiające, że brak listy spowodował, że nawet kurierzy zniknął. Bardzo źle to było. A do tego było to tylko, że kurier nie było sprowadzany, nie miał dzielnicy. Może dobrze. Ja wiem, tylko mówię, zadziwiające. Ale... Ja zawsze brałem, ale nie rozumiem. Ale przecież nikt nie ma pretensji do osób, które roznoszą, tylko że stała się rzecz, że nagle teraz dwoje czy troje razy... Jest mniejszy nakład. Nie, taki sam. Taki sam. Nie jest mniejszy nakład. Nie, 4000 sztuk. Dokładnie taki nakład jest od początku tej karty. Także bardzo o to proszę. To jeszcze może zatem jeszcze coś panu takie pytanie mailowe. Po co to, dlaczego to? Szanowni Państwo, od następnego kuria, jeżeli przyszedł z listę, po prostu będzie lista, już będzie wydrukowane, kto ile egzemplarzy pobiera, jak pobierze, to się podpisze. A jeżeli będzie sytuacja, że na przykład potrzebujemy część kurierów zostawić, bo mamy na przykład święto dzielnicy, święto magistratu, to po prostu proporcjonalnie zmniejszymy tam ilość i każdy będzie widział, aha, ma taką zmniejszoną, tyle ma pobrać i podpisać. I wtedy będzie w końcu to uporządkowane i nie będzie. Może jakiś przypadek był. Proszę Państwa, ale nic się nie stanie. Ale szanowni Państwo, nic się nie stanie, jak odpiszemy na maila. To nie jest dużo pracy, to jest warto minuta dać zwrotnego maila i mail się zostawia. Proszę Państwa, dla zainteresowanych konferencja trafi w przestrzeni miejskiej 3 czerwca o godzinie 9 w Urzędzie Miasta Krakowa. Jeżeli ktoś z radnych chce się na tę konferencję udać, trzeba potwierdzić przybycie do 28 maja. Leży to w sekretariacie. Kto jest zainteresowany tą tematyką, proszę bardzo. Proszę Państwa, otrzymałem pismo i mieszkaniec w związku z tym, że w rozmowie do mnie powiedział, że nie chce przychodzić, ale poprosił o odczytanie pisma. Nie jest dużo, bardzo mało, w związku z tym odczytam Państwu. To napisał pan Andrzej Michna i dotyczy nakładki asfaltowej, to jest drugiego etapu na ulicy Przyszłości. Proszę o podanie informacji o terminie realizacji nakładki asfaltowej drugiego etapu na ulicy Przyszłości. Oczekuję pisemnego wyjaśnienia, dlaczego kolejny raz nasza ulica nie została przewidziana do realizacji nawierzchni na rok 2013. Uchwale tej naszej ostatniej z 13 marca. Powyższe miało miejsce również w roku 2012. Proszę wyjaśnić, dlaczego w 16 marca znalazły się inne ulice będące dużo niżej na listach rankingowych w poprzednich latach. Dotyczy to na przykład ulicy Kołuczej. Stanowczo protestuję przeciwko takiej praktyce i uważam, że nie jest to poważne traktowanie mieszkańców. Ponadto przypominam, że delegacja mieszkańców, której byłem uczestnikiem, przedstawiła argumenty dla realizacji drugiego etapu nawierzchni na ulicy Przyszłości bezpośrednio na Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w dniu 15 lutego oraz na sesji Rady Dzielnicy. Kończąc, Szanowny Panie Przewodniczący, proszę o odczytanie na sesji Rady Dzielnicy mojego pisma. Zostaliśmy z Panią Radną Marzenną Garzu bardzo mocno zaatakowani na spotkaniu w Chełmie. Nie mam pojęcia, kto inspirował mieszkańców do tego, choć jakieś tam swoje do mnie przypuszczenia możemy mieć. I po tym spotkaniu to pismo już chyba na drugi dzień u nas było. Więc mimo, że na tym spotkaniu myśmy bardzo bronili stanowiska dzielnicy, tłumaczyliśmy, że to jest tylko pismo, ostatnia uchwała do realizacji. Stąd tak jak obiecaliśmy, z panią Magdą zrobiliśmy już, przygotowaliśmy już opracowanie list rankingowych ostatniej z poprzedniej kadencji i ostatniej przez nas sporządzonej. Tą uchwałą, gdy będzie wstępna lista rankingowa teraz, myślę, że się nad tym pochyli Szanowna Rada i zastanowimy się, jak to poukładać, żeby nie krzywdzić ludzi, którzy oczekiwali na coś przez wiele lat, a zarazem tak zrobić, żeby było jasne i czytelne, dlaczego są wprowadzone pewne ulice, których nie było na tej liście rankingowej na przykład. Musimy to mądrze uzasadnić. Tak, żeby ten dokument już miał ręce i nogi. Proszę o Filip, potem Andrzej. Filip, Andrzej. Ja chciałem powtórzyć to, co mówiłem na Komisji Infrastruktury. Pan Adamczyk, który jest jednym z inicjatorów tej przebudowy tej ulicy Przyszłości,
Jak był radnym, to wybudował sobie pod domem przy Porębie, utwardził drogę. Teraz sobie utwardził później jeszcze na przyszłości pod swój dom. A teraz zaciekle walczy, żeby nie było, że tylko pod swój dom walczył, to jeszcze sąsiadom chce troszeczkę bliżej pociągnąć drogę. I uważam, że to zachowanie jest nieadekwatne w ogóle do naszej uchwały. Ten człowiek był też u mnie na dyżurze. Mało tego, wybiela się też na komisję dzielnicową w Radzie Miasta. W każdym razie zapowiedział mi tylko tyle, że w czasie procedowania najbliższej listy rankingowej pojawi się w Radzie Dzielnicy i delegacja mieszkańców tamtego rejonu, będą się domagali głosowania innego na tą listę rankingową. Głosowanie imienne polega na tym, że każdy radny wstaje i mówi, jestem za, przeciw i tak dalej. Będą się domagali głosowania imiennego i następnie będą pisali artykuł do kuriera Zbierzyńskiego w tej sprawie sprzeciw. Tyle, no mówię po prostu, jaka sytuacja miała miejsce. Zwracam uwagę, że parokrotnie mówiłem, żeby nie wywracać listy rankingowej o 180 stopni, bo to się dla nas radnych źle skończy. Nie wybiorą po prostu. My wykonujemy najpilniejsze potrzeby dzielnicy, a nie pana Adamczyka. Ale nie gadajmy o panu Adamczyku, bo to nie jest temat. Ale się pojawił tutaj. Ale się pojawił. Ja zaatakował Jurka, ja zaatakował wszystkich. No co pozwala, bo pan Adamczyk powiedział. No bardzo rozumiem. Po pierwsze od strony merytorycznej, to położenie nakładki w tym miejscu. Wszystkie te domy to są domy, które były budowane w ostatnich latach. Ludzie decydują się na zakup działki i inwestycje domów wiedzieli, że budują to przy drodze gruntowej i zaczął zapłacić za te działki pewnie dużo mniej, bo człowiek, druga gruntowa oznacza, że nieruchomość jest tańczą jakieś 20-30%. I pytanie, czy tak z punktu widzenia moralnego, przy gigantycznych potrzebach inwestycyjnych, jakie mamy w dzielnicy, jest sens wydawać bardzo duże pieniądze, bo tam nie ma podbudowy na powiedzmy potrzeb rzędu 2 000 000 złotych, kilkuset tysięcy złotych na budowę do 3 domów drogi w sytuacji, kiedy ci ludzie doskonale wiedzieli, w co się pakują. Byłbym w stanie zrozumieć, jeżeli ludzie przez kilkadziesiąt lat mieszkają w jakimś miejscu i się może to przebyło czas komunizmu i inne czasy, to byłbym w stanie zrozumieć budowę drogi do 3 domów, ale co innego w takiej sytuacji? A co to generalnie zmian na liście rankingowej? Oczywiście każda praca powoduje jakieś kłopoty, jak się coś robi, to też pojawiają się ludzie niezadowoleni, ale my jesteśmy radnymi po to, żeby pan działać, robić coś. I wiadomo, że to czasami wiąże się z dyskomfortem i te zmiany na liście rankingowej wymagają czasami wytłumaczenia mieszkańców, skąd się wzięły, ale nie bądźmy takimi oportunistami, że nie będziemy niczego zmieniać, bo boimy się 2-3 przekraczy. Jeżeli będzie głosowanie imienne, to ja z olbrzymią przyjemnością zagłosuję przeciwko mnie w tej ulicy na Marcia. Myślę, że tu nie ma nas oportunizmu, bo ja z Marzenką prowadziliśmy, a podjęliśmy decyzję rady, jak potrafiliśmy. Mówię tylko o zjawisku, a skoro mieszkaniec poprosił o odczytanie zamiast przyjścia i zabrania głosu, to chyba już z którego. Czyli pan Paweł. Znaczy ja bym był ostrożny z takim... Mówi pan Paweł Buła. Z kategorycznym stwierdzeniem, że te domy powstały bardzo niedawno, bo wiele domów powstało... Ale mówimy o tym... Drogą myślę, że jeszcze dużo wyżej od domu, który jest od tej strony, nie, od drugiej strony się niżej jeżdża. To jest wjazd osobny. Tak, może nam sobie pojeździć wygodnie. I tutaj jak mówię, te domy nie wszystkie są nowe. Ponadto to też nie jest taka nowa sprawa, ponieważ mieszkańcy, to nie jest to, że jakiemuś teraz mieszkańcowi się to uwidziało, tylko mieszkańcy od mojej wiedzy, od kiedy od 6 lat jestem tutaj radnym,
zwracali się z prośbą o zajęcie się tą ulicą. I to, gdy ja zaczynałem być radnym, to było chyba 6 lat temu, to były już pisma kolejne. Więc to nie jest tak, że to ktoś nagle sobie robi. Byłem ostrożny z takimi oskarżeniami. Myślę, że chcemy szacunku dla nas od mieszkańców i my też powinniśmy szanować mieszkańców. Dziękuję, skończyłem ten. Czy ktoś jeszcze Marcin chyba coś? Znaczy ja w sumie to, co powiedział Krzysiek, jest prawdą. Najczęściej zdarza się tak, że nasi mieszkańcy budują sobie domy, a potem przychodzą i żądają zaasfaltowania ulicy. I mamy takich przypadków kilka do kilkanaście na terenie dzielnicy. To jest prawda. Ja chciałam zapytać się, co dzieje się z tak zwanym opracowaniem współczynnika do tego, żeby właśnie można było w jakiś lepszy sposób te ulice i te chodniki, które mamy budować czy przebudowywać, umieszczać na liście rankingowej. Wiem, że Krzysiu pracował nad współczynnikiem, jakimś, który miał być. Tutaj została przeprowadzona pewna weryfikacja, może nie była ona aż tak bardzo głęboka, ale między innymi jednym z zadań to był ten chodnik pomiędzy Fajerczą a Kamedulską, który już jest do WP wprowadzony, będzie jednak w tym roku, bo tam były nawet wypadki śmiertelne i ten chodnik Wepichy jest jedną z pozycji, no która wysoko zaradza. Że do tej pory szczyciliśmy się tym, że mimo wielkiego ruchu i tak dalej udaje nam się uniknąć wypadków, co prawda nieśmiertelnych, ale w przeciągu jednego miesiąca były dwa potrącenia na ulicy. Wepichy jest na wysokiej pozycji, więc powinna być. Więc tutaj to jest ulica przelotowa, nie ma chodnika, tam jest kawałek, gdzie dojeżdżają i jeżdżą tylko i wyłącznie mieszkańcy i mogą sobie dostosować prędkość do przechodzących osób, no, dobrze, czy co do tego listu rozumiem, że wyczerpaliśmy tę sprawę? Proszę Państwa, ja w zasadzie już powolutku kończę, ale bardzo jeszcze... Bardzo Proszę Andrzejowi odpowiem na jedno pytanie. Miałam czynność odpowiedzieć byłemu panu radnemu, mojemu poprzednikowi, że przez 20 lat istnienia dzielnic, będąc radnym kadencji, nie pisał nawet swojej ulicy na listę rankingową, a co dopiero teraz się rzucać, że została wpisana. Proszę Państwa, miałem wczoraj przyjemność brać udział w spotkaniu, które zorganizowało przedstawiciele mieszkańców ulicy Starowolskiej u pana prezydenta Majkowskiego. Zaproszono również dyrektora ZIKI na to spotkanie. Pan prezydent zobowiązał ZIKI do wykonania dwóch analiz, czyli analizy pełnej przebudowy ulicy Starowolskiej, jak i analizy ograniczonego zakresu poprzez zbudowanie chodnika z jednej strony. I poprosił również Radę Dzielnicy Siódmej, aby taką uchwałą zawnioskowali w miesiącu czerwcu, żebyśmy do pana prezydenta zawnioskowali wprowadzenie do budżetu miasta tej pozycji. W związku z czym ja myślę, że zarząd przygotuje taki projekt uchwały, to jest w gestii pana prezydenta, czy wprowadzi do budżetu miasta, czy nie. Czyli tam są chyba problemy z własnością, prawda? Tam jest dużo problemów. Jest dużo problemów. Ale najważniejsze jest to związanie. Żeby Państwo zobaczyli, jak to jest, że mieszkańcy nie są w stanie, to w końcu rok czekają na spotkanie z panem prezydentem. Spotkanie trwało 8 minut. Po czym pan prezydent wydał dyspozycję dyrektorowi swojej jednostki miejskiej i analiza będzie dokonana. No, tak czasem być może trzeba i nie ma innego wyjścia. Służy to na dzielnicy. Zwracam tylko uwagę, że ulica Starowolska była już dawno zrobiona temu, gdyby nie mieszkańcy. I to jeszcze ja zgłoszę, żeby pan, który głównie postanowił, to był przeciwnikiem, bo widziałem to pismo na oczy. I proszę Państwa, ostatnia rzecz. Bardzo, bardzo wszystkich Państwa proszę o udział w święcie dzielnicy siódmej. Naprawdę bardzo proszę, to święto dzielnicy siódmej jest to święto, na którym mieszkańcy mogą poznać wszystkich radnych. Jeżeli przychodzi ich trzech, czterech, no to szału nie ma z tym poznaniem. Bardzo proszę zaplanować sobie ten dzień. Już nie wspomnę o tym, że bardzo proszę o pomoc, bo jest co robię.
I chciałbym jeszcze usłyszeć od pana Pawła, bo rozumiem, że zajmujesz się tym magistratem, czy czymś chciałeś pomóc. Przez bardzo blisko, ale czy muszę ociszeć. Ja jakby koordynuję, ale ja mam nadzieję, że teraz tworzymy jakąś szybką listę, kto o której godzinie będzie w tym magistracie. Panie, do tego zaczynamy, bardzo się na to liczymy. Od której jest święto? Święto jest od 10 do 13. To jest 2 czerwca. Przyrząd na pewno. Nie do 18. Nie, od 10 do 47 do 17, przepraszam. Dobrze, startujemy. Kto, szanowni państwo, w godzinach od tych rannych zaczyna? Od 10.40. Ja na 10. Czyli zapisek Paweł, zapisek. No, czyli tak, pan Paweł, pan Krzysiu Kwarciak. Do której? Do 12. Do 12.30 powiedzmy. Do której? Do 12.30. To ja może zaproponuję, że ja skroję i pójdę na zakończenie, żeby tam rozwijać, posprzątać. Okay. Powiedzmy tam, nie wiem, 15.30. Do 17. No to pewnie będzie trochę dłużej, więc. No, od 15.30. Super. Kto z państwa jeszcze? Proszę bardzo. Ja tak od 12 do 14. To ja również tam jestem. To jest między 14 a 16. Kto? Pan Marek Koloka, 14 do 16. Pan Jakub Markowski, 14 do 16. Rozumiem, że wiecie, no plus minus, to do 16 oznacza może do 16. 15, nie no. Ale kto by jeszcze mógł mieć na przykład z Pawłem, bo to też, żeby Paweł sam nie był na tam. Paweł, która rodzina? Ja postaram się od 15.30, prawda? No do 16 będę na pewno, skoro wszyscy wiem, że tam do 16, to będę do 16, prawda? No ja to posprzątam, ale może to jest od 16, proszę bardzo. Od 16 do 17. Proszę, proszę jeszcze. Nie słyszę. Czekamy. Kto jeszcze może? Od 16 do 17, 15, no to ludzie nie dłużej. A nie ma rzeczy do zwijania. Na razie jest 6 radnych pisanych w sumie. 7. Proszę bardzo, bez radnych jeszcze. Szanowni państwo. Wiecie państwo, ja sobie jeszcze to poradzę, no ale zwykle jest tak, że przynajmniej dwie osoby powinny być, no. Ale jak sobie... Teraz nie mamy tam jakiejś wielkiej wystawki. Jest to godzina haczykiem, najkrótsza. Na dole zaczynamy. No to podźwigamy sobie, nie? Bo... Ja mam podźwigać, to do... Proszę państwa, nie da rady. Jeszcze jedną osobę mam. Ostatnia moja wiadomość. Wiesz co, w piśmie tam, ale tu też jest koło 15. Do 17? No tak, i tak też czasami koniec, bo po prostu nie wiem. No, to jeszcze raz się wrócę. Jeszcze powiem, jeszcze na informację z mojej strony 5 czerwca. No, z nie lat, nie wiem, jak ja to muszę przyjąć. No, to zadanie jeszcze dwie informacje. 5 czerwca o godzinie 12 w Radzie Miasta Krakowa jest uroczysta sesja otwarta poświęcona dwóm tematom. 150-lecie powstania styczniowego, dobrze mówię? I setna rocznica połączenia miast. W Podgórze w 15 roku było, to jeszcze nie. Czyli 70. W lipcu 15 roku. Dwie uroczystości, sesja jest otwarta, wszystkie radni są zaproszeni. Proszę państwa, przypominam, drugie spotkanie z mieszkańcami w sprawie budżetu partycypacyjnego 3 czerwca o 18. Na tym spotkaniu będą się rodziły już pomysły, konkretne projekty. Dziękuję wszystkim radnym, którzy na ostatnim spotkaniu się zaangażowali. Tutaj też będę prosił o pomoc, nawet tą fizyczną, czyli pomoc w ustawieniu sali, ale też do uczestnictwa z mieszkańcami podczas całej tej procedury. Następne później spotkanie to już 19. W środę to jest ostatnie przed wakacjami. Przypominam jeszcze raz o środkach priorytetowych. Pierwsze spotkanie się odbyło z przewodniczącymi. Czekamy na jakieś bardzo nowoczesne pomysły na nowe inwestycje w dzielnicy. Proszę, Łukasz Lubiak. W sprawie komisji, nie wiem, kiedy jeszcze będzie potrzebna data, czy zmiana daty. I proponuję komisję dnia 6 czerwca, czwartek, to jest godzina 17.30, czyli jakby tydzień wcześniej niż planowaliśmy
Na początku. Przypominam o powiadomieniu z tego względu, że mamy wcześniej sesję stosunkowo i wcześniej zarząd. I tutaj przy tej samej okazji również, żeby zastanawiać się nad wszelkimi pomysłami na rok kolejny budżetowymi. Wstępne przymiarki już przekazałem rządowi w oparciu o to, co wiemy, natomiast nowe wszystkie pomysły jeszcze proszę. Przypominam, aby powiadomić pana Pawła Bułata, który umieści to na stronie internetowej. Proszę, Krzysiu, po Komisji Bezpieczeństwa Komisja Sportu po godzinie 19. Jeszcze tu mają jest prośba ze strony części radnych, bo teraz po sesji zadaję, żeby spotkanie oddawać biegu śladami panią Zwierzynieckim, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam. Bo chodzi o obydwu miejsca, są tutaj pewne różne wizje. Ktoś z państwa, proszę pan. Komisja Ochrony Środowiska 17.13. Czwarta. Komisji ustalimy terminy spotkania na następne pół roku. Ale 17.11. Ale kiedy ta komisja będzie? 4.00. Ja zaraz pomarczę. Powoli, pani Teren, ja muszę zapisać. Spokojnie, bo to protokole. Ja się będę bardzo. Żadnych zmian. Julia Marek. Julia, kto? Po Marcinie, to znaczy po Komisji Ochrony Środowiska od razu zapraszam na Komisję Kultury i przekazuję na pytanie, czy ktoś pomoże Krzysztofowi Jakubowskiemu przy konkursie historycznym, gdyż będzie dosyć dużo osób, mamy dużo zgłoszeń w tym momencie z różnych szkół i wydaje mi się, że przynajmniej jeszcze parę rąk do pomocy przy tak dużej ilości okoliczności byłaby postawiona. 27.11. Szkoła 32. O 11.00, szkoła 32, tak? Czyli jakby przyszły tydzień. Kto Krzyśkowi pomoże przy konkursie historycznym? Piotrek Dumidański i Jakub Markowski. Kto jeszcze? Wystarczy trzy osoby? Krzysztof. Trzy osoby wystarczą, wystarczy. Kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu historycznego? Ten sam dzień. Ten sam dzień od razu będzie rozstrzygnięcie. Jak jest z nagrodami? Nie ma. Tego nie wiem. Proszę w tym tygodniu to sprawdzić, co tu jest w dzielnicy. Jeżeli nie, to się musiałem przygarnąć. Dobrze, Marek Sikora, proszę. W zasadzie to tu się mówi o spotkaniu tutaj wielu, nie tylko chodzi o miejsce, tylko po prostu mamy takie plany, żeby zrobić to jako taki piknik godzin dla dzieci. No i osoby, które chciałyby brać w tym udział, pomóc w organizacji, bo to z naszych planów wynika, to będzie dość duże przedsięwzięcie. Poproszę o zostanie 20 minut, pół godziny po sesji dzisiaj, żeby to omówić. To z państwa ma jeszcze jakieś komunikaty? Ja mam ruszyć jakiś temat? Jakub potem... Ale proszę o ciszę. Szanowni państwo, Krzysiu, Andrzej, takie może zaproszenie nie dotyczące bezpośrednio dzielnicy, no ale kieruję je do wszystkich tutaj chętnych. 26 maja o godzinie 18 w Filharmonii Krakowskiej jest charytatywny koncert Polskiej Orkiestry Lekarzy. Oni grają dla domu dziecka do nadziei. To są dzieci, które chorują na porażenia mózgowe i tak dalej. No i zbierają Lions Club, jest w to zaangażowany, plus właśnie rada naczelna, izba lekarska. Tak więc cegiełki można, jakby ktoś chciał zaproszenie, to do mnie się proszę zgłosić, bo to za cegiełką jest tam 20 zł jest cegiełka, bo to też na miejscu, cegiełka i gruszki. Tak więc fajna impreza, jakby taka. Dobrze. Muzyka klasyczna. Zaproszenie rozumiem. Filip Kaczarek, proszę pan. Ja chciałem zapytać, jak tam realizację roku na ten rok, oprócz tego Kastelańskiej, której zresztą się wyłączył. Bardzo ładnie się pozostałe. Ja nie mam informacji z tego tygodnia. W zeszłym tygodniu była wypuszczona senatorska, natomiast jeszcze nie mam potwierdzenia, czy przetarg już został wpuszczony. I również na parę dni po tym pójściu, czyli przetarg ulicy Komorowskiej. Dobrych wiadomości, szanse przeniesienia środków z inwestycji na bieżące w infrastrukturę oceniam na poziomie 90% na dzień dzisiejszy. Ale nadal w mieście jest z tym źle, wiele dzielnic bardzo walczy, no wiadomo dlaczego. To
tyle jeśli chodzi o infrastrukturę. Dobrych wiadomości, jeszcze został rozstrzygnięty przetarg na budowę wojsk wielofunkcyjnych w Olszanicy. I już została wyłoniona, rozumiem, firma, tak? Tak, mam informację o zostawieniu. Bardzo dobra wiadomość. Też jutro potwierdzę na 100% pana dyrektora, została podpisana umowa z projektantem na przeprojektowanie rozbudowy przedszkola przy ulicy Emaus. Czyli no, te wszystkie nasze większe rzeczy miejskie, które zawdzięczamy panu radnemu Harrakowi, w dużej mierze powinny się udać, że ich rozpoczęcie będzie szło do przodu. Czy jeszcze jakieś szczegółowe pytanie, coś jeszcze mam powiedzieć? Postaram się w tym tygodniu ustalić, na jakim to jest etapie. Jeszcze jakieś komunikaty, pytania? Ja jeszcze chciałem prosić osoby na 5 minut, osoby, które będą udział w dniu takim magistratu pozostanie, żeby się tam jeszcze tu przegadzić. Szanowni Państwo, rozumiem, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty.